I zaczynamy kolejny podcast ze Stalą Nysa. Tym razem naszym gościem jest Mariusz Szamlewski, środkowy nyskiej drużyny. Cześć! Cześć! Witają was tradycyjnie Andrzej Babiński i Łukasz Bressa. Zawsze ja zaczynam, to dzisiaj Andrzej może zacznie. Nie. Ja jestem nieprzygotowany, także Łukasz zaczynaj. To ja zaczynam w takim razie. Czyli ty masz kartkę z pytaniami, także zaczynaj. Zacznijmy w takim razie od pierwszej pozycji na mojej kartce. Tradycyjne pytanie, które musi paść. Urlop za tobą czy przed tobą? Ani za mną, ani przede mną, także... Tak wygląda sytuacja. Głównie problemem jest COVID, prawda, bo trzeba mieć szczepienia. Mhm. Słyszałem o jakimś paszporcie covidowym. Ja się do tej pory nie szczepiłem z naszą narzeczoną, także do większości krajów trzeba być już zaszczepionym i chyba nie ma co kombinować na siłę, także no, w tym roku urlopu nie będzie. W ogóle? Czy gdzieś po kraju jakieś wyjazdy? Znaczy, nie, takie wyjazdy do domu, prawda, na tydzień, czy gdzieś do znajomych na weekend, to tak, to już było, ale o takim urlopie, żeby tydzień czy dwa po prostu przeleżeć gdzieś w kurorcie, no to na ten moment nie ma mowy. No. Myślisz, że Marcin Komenda pojechał do Rimini na urlop, czy jednak ma duże szanse załapać się na ten skład wąski już? Na pewno trzymam mocno za niego kciuki, ostatnio nawet rozmawialiśmy, został teraz tak dobrany, tak na szybko. Dowołany, został, tak. Tak, dowołany. Mhm. No i jak rozmawialiśmy, no to sam przyznał, że naprawdę 3 tygodnie nic nie robił, tam jakaś aktywność typu tenis, bieganie, prawda, to z tego korzystał, ale wiadomo, że to nie jest siatkówka, no i zobaczymy, jaką formę zaprezentuje teraz, prawda, bo chłopaki są w gazie, w ciągłym treningu, on przyjeżdża tak z marszu praktycznie, ale mimo wszystko trzymam mocno za niego kciuki. A powiedz, jak ty formę podtrzymujesz? To jest bieganie, rower, jak to wygląda u ciebie? Na ten moment jest to tylko trening na siłowni, 3-4 razy w tygodniu. I tyle. Dzisiaj jesteśmy po pierwszej sesji plażówki. Także no, pogoda dopisuje, więc można z tego korzystać, ale na ten moment jest to głównie siłownia. No właśnie, po pierwszej sesji plażówki wiem, tak, że się szykuje też kolejny turniej plażowy z udziałem Stali Nysa. Tak, szykuje się z tego, co pamiętam, w Krakowie. W Krakowie, tak, nasz klub będzie tam obecny. Podejrzewam, że niedługo zaczniemy treningi takie już drużynowe. Nie wiem, na jakiej zasadzie to będzie wyglądało, po ilu będziemy grali w ogóle. Ale na pewno jakieś treningi, myślę, za 3-4 tygodnie się zaczną i powinniśmy być nieźle przygotowani na ten turniej. No właśnie, ostatnio pytaliśmy i Bartka Bućko, i też Kamila Dębca, czy już macie taką rozpiskę, pełny plan przygotowań do sezonu. Wtedy jeszcze mówili, że takiego stricte planu jeszcze nie ma. Teraz coś się zmieniło? Do tej pory wiem tylko, że zaczynamy 25 lub 6 lipca przygotowania. Podejrzewam, że szczegółowy plan przygotowań dostaniemy tydzień albo 2 tygodnie. Wcześniej. Wspomniałeś już o Marcinie Komendzie, czyli o igrzyskach olimpijskich i szansach na ten wyjazd na igrzyska, ale wcześniej piłkarskie Mistrzostwa Europy, ty będziesz kibicował, będziesz dopingował? Powiem tak, na co dzień nie oglądam piłki, ale jak grają koledzy na przykład w reprezentacji, to wtedy oglądam. Koledzy w kadrze? Tak. Czyli kto? Linet, Kownacki, Bereszyński. Znacie się, tak? Jesteście... Duża ekipa. Tak, tak, znamy się, tak, jesteśmy kolegami. Drugi mecz gramy z Hiszpanią. Siatkarze by się nie bali tego meczu z Hiszpanią, ale piłkarze jednak mogą się obawiać. Tutaj jak obstawiasz? No, Hiszpania na pewno prezentuje dużo wyższy poziom w piłce nożnej i w siatkówce, także no trzymam na pewno za nich kciuki i zobaczymy, no prawda, to jest piłka, tam wszystko może się zdarzyć. Chociaż Hiszpania swego czasu też potrafiła zdobyć na przykład Mistrzostwo Europy. To już było kilkanaście lat temu, ale... Tak, nawet pamiętam, że oglądałem ten mecz i byłem szczerze zaskoczony, że Hiszpania, że znalazła się w finale, to jeszcze wygrała ten finał. No wiadomo, w piłce nożnej... I to chyba jeszcze z Rosją, jeżeli dobrze pamiętam. Nie pamiętam. Wiem tylko, że byli w finale. Może o igrzyskach porozmawiajmy, bo zaraz po Euro będą także igrzyska olimpijskie. No wydaje się, że chyba nikt już Polaków w tym marszu po złoto nie zatrzyma. Mam taką nadzieję, ale wiadomo, to jest tylko sport, wszystko może się zdarzyć. Ale dla mnie polska reprezentacja jest faworytem w igrzyskach. Czyli będzie złoto. Musi być. A powiedz, ty jesteś takim zapalonym kibicem? Rzeczywiście, że tak przed telewizorem z tym biało-czerwonym szalikiem, z wuwuzelą, ze znajomymi kibicujesz, czy raczej na spokojnie?
bez jakichś wielkich fajerwerków? Nie, na pewno nie jestem takim zapalonym kibicem. Siatkówkę mam na co dzień, więc nie dokładam sobie jeszcze tego w weekend, chyba że naprawdę trafi się jakiś ciekawy mecz, to bardziej w takiej formie, żeby usiąść ze znajomymi i w formie spędzenia czasu takiego ze znajomymi, a mecz to tak przy okazji. No. To wróćmy sobie w takim razie do naszej niskiej ekipy, do drużyny Stalinesa. Znamy już prawie cały skład na kolejny sezon w Plus Lidze. Jak ty oceniasz te transfery? Na pewno są to wzmocnienia. Uważam, że na pewno wzmocnimy element przyjęcia. W tamtym sezonie byliśmy po prostu bardzo mocną, ofensywną drużyną. Byliśmy mocni w ataku, ale brakowało trochę tego przyjęcia. Tej dokładności. Tak, dokładności, to tak można śmiało powiedzieć i no w przyszłym sezonie widać, że klub zadbał o to, żeby te przyjęcie było zabezpieczone. A jak myślisz, jak będzie wyglądać rywalizacja na twojej pozycji? Pozycji środkowego? Myślę, że tak jak co roku będzie zacięta. To w takim razie jeszcze może kontynuując ten wątek transferów, bo to jest tak, że jednak ten trzon ekipy z zeszłego sezonu pozostał. To chyba jest ważne, żeby ta ciągłość była zachowana. Na pewno udało się zatrzymać Marcina Komendę, udało się zatrzymać Wasima, który był objawieniem sezonu, prawda, i takim naszym motorem napędowym. Udało się zatrzymać większość zawodników i uważam, że to zadziała na plus po prostu w sezonie. To będzie twój trzeci sezon, tak, w Nysie? Tak, to będzie już trzeci sezon. Najlepszy? Mam taką nadzieję. A na co liczysz w tym nadchodzącym sezonie? Czekaj, najlepszy, czyli w pierwszej ósemce. No to właśnie pytam, na co Mariusz liczy? Osobiście czy drużynowo? Osobiście i drużynowo. Osobiście mam nadzieję, że będę mógł pomóc drużynie w najlepszy sposób, jak tylko będę mógł, a drużynowo mam nadzieję, że poprawimy zdecydowanie wynik z poprzedniego sezonu. Czyli troszkę tak dyplomatycznie, nie mówisz o tej pierwszej ósemce? Nie, bo to też nie ma co rzucać takich deklaracji, prawda? To, w tamtym roku mieliśmy cel utrzymać się, udało nam się, mimo że początek wyglądał dosyć kiepsko, ale jak później patrząc na punkty w tabeli, no to utrzymaliśmy się zdecydowanie, prawda? Ta przewaga nad Będzinem była dosyć duża. Spora. Tak, a co w przyszłym sezonie? No nie chciałbym mówić o playoffach czy o miejscach, nie wiem, 10-11, po prostu chcielibyśmy poprawić ten wynik, tak, poprawić miejsce, a jakie będą założenia, jakie będą wymagania, to na pewno dowiemy się z czasem od zarządu klubu. Pytałem cię, czy jesteś w kontakcie z zawodnikami reprezentacji Polski w piłce nożnej, a jesteście w stałym kontakcie też z kolegami tutaj ze Stalinesa? Tak, w większości, jeśli chodzi o mnie, to tak, jesteśmy w kontakcie, widzimy się na siłowni, zależy kto na którą godzinę przyjdzie, ale wiadomo, widzimy się na siłowni, w ciągu dnia też jakaś kawka, jakieś odwiedziny w weekend, także mamy kontakt. No i na Facebooku też, bo widziałem dzisiaj Marcin Komenda wysłał zdjęcie, pozdrawiał z Rimini. Tak. Wszystko na bieżąco. No właśnie, ale interesuje mnie to, czy wy jeszcze rozmawiacie o tym ubiegłym sezonie, czy już absolutnie nie, to już jest jakby gruba kreska i teraz myślicie tylko o tym, co będzie działo się w nadchodzącym sezonie. Szczerze, dawno nie rozmawiałem już z nikim o zeszłym sezonie, także skupiamy się tylko na tym, co będzie. No też nie ma co rozpatrywać tego, co było w zeszłym sezonie. Kibice, widzimy to już po transmisjach sportowych, wreszcie wracają na areny, wracają na boiska, wracają też do hal. Mam nadzieję, że przynajmniej 75% hali będzie mogło być zapełnione. Moim marzeniem jest 100%, prawda? Ale zobaczymy, jak te obostrzenia będą tam postępowały do początku rozgrywek. To teraz mamy coś troszkę innego. Będzie runda szybkich pytań, bo chcemy cię poznać troszkę z prywatnej strony. Jasne. Czyli pytanie i dość szybka odpowiedź. W takim razie łyk wody, koncentracja, jedziemy, gotowy? Tak. To w takim razie startujemy. Horror czy komedia romantyczna? Horror. Jakiś tytuł podrzucisz? Ciekawy? Obecność. Widziałeś nową część? Nie, ale już wiem, że... Trójka jest. Że wchodzi do kin albo już jest w kinach. Jedynkę i dwójkę oglądałem i myślę, że to taki top dla mnie. Czyli lubisz się bać? Tak. Spokojny piątkowy wieczór czy szalona impreza? Myślę, że spokojny piątkowy wieczór.
Mhm. Czyli kino domowe bardziej. Myślę, że tak. A jak spotkania ze znajomymi, to też tak na spokojnie. Albo horror w tiebreaku. Na przykład. I najlepiej wygrany. Tak. W kuchni na słodko czy na ostro? Na słodko. Czyli łasuchem jesteś. Tak. Nie ukrywam, lubię. Lubię. Ale ciasta? Wszystko. Desery wszystkie, wszelakie. Wszystko, co ma cukier, tak. Czekolada. Czekolada, ciasto, batony. Rower czy siłownia? Siłownia. Angielska pogoda czy liga angielska? Liga angielska. Oglądasz? Rzadko, ale jak jest jakiś fajny mecz, to obejrzę. Liverpool, Arsenal, Manchester? City. Aplikacja na telefonie, bez której nie możesz się obejść? Na pewno WhatsApp i Spotify. Czyli muzyczka musi być. Muzyczka zawsze, czy w drodze na trening, czy teraz jak samemu trenuję na siłowni, to lubię posłuchać muzyki. A przed meczem masz jakiś taki swój ulubiony numer, którego zawsze słuchasz? Nie. Raczej nie. To bardziej w formie takiej, to na co mam ochotę, to wtedy słucham. Mhm. W Nysie najbardziej podoba mi się? Plaża w Nysie. Jezioro Nyskie. Tam duże zmiany się szykują, będzie jeszcze ładniej. No. Byłem dzisiaj, także widzę, już jakieś palmy stoją, ten piasek taki fajny, woda cieplutka. Egzotycznie się robi. No, zobaczymy. No. I na koniec będzie kluczowe pytanie. Maciek Zajder czy Leon? Wiem, jest trudno. Myślę, że Leon. Jednak? Myślę, że tak. To my Maćka wybieramy, nie? Chyba tak. Pod względem wyskoku? Chyba nie, to Leon. No, to Leon. To Leon. Bo to od razu skojarzyło mi się, wyskok. Jeśli mówię o tych dwóch osobach, to myślę wyskok. Andrzej, a ty jednak kto? Maciek czy Leon? Chyba Maciek, też jest as. Joker. Leon 13 asów, ale to myślę, że Maciek jest większym asem. Także... To na koniec jeszcze w takim razie, Mariusz, twoje słowo dla kibiców. Teraz dla ciebie takie 30-40 sekund. Co ty byś chciał powiedzieć kibicom przed nadchodzącym sezonem waszym w Plus Lidze? Chciałbym na pewno zaprosić ich na halę. Chciałbym powiedzieć również, żeby trzymali za nas mocno kciuki, żeby dopingowali nas z taką mocą, jak robili to w pierwszej lidze. I życzę im tego, żeby mogli wejść w komplecie na halę już od pierwszego meczu. To był twój pierwszy taki podcast, prawda? Tak. Jak? Wrażenia już po? W porządku. Było trochę stresu, czy nie? Nie. No fajne pytania, fajnie wszystko przygotowane. Więc... Wyszukasz tam kartkę, odwróć, tam są te trudniejsze. Tak, to są kolejne. Ale to może już innym razem w takim razie. Mariusz Szamlewski był naszym gościem, środkowy Stalinysa. Pięknie ci dziękuję i życzę bardzo udanego wypoczynku. Andrzej Babiński, Łukasz Bressa, bardzo dziękujemy. Dziękujemy. Dziękuję.